Heja, hej, hello ludzie, tutaj Cele55 i zapraszam i witam na kolejnym streamie i w kolejnym odcinku Heroes of Might and Magic Kroniki Podbój Podziemi. Dzisiejsza misja, którą zrobimy, to Królowa Dowodzi. Tarnum musi pogonić wszystkich wrogów. Ani Tarnum, ani Królowa Alison nie mogą zginąć. Tak, na tę misję dochodzi do naszej drużyny Królowa Alison. W końcu się z nią złączymy i będziemy mieli ją nawet jako Herosa do sterowania. Okej, premię początkową. Mam do wyboru albo ekspert finansów, albo bezdenną sakwę złota. Pomiędzy tymi dwiema rzeczami bezdenna sakwa złota jest stanowczo dużo lepsza. Jej zalety: daje więcej golda i zajmuje tylko jedno miejsce w jakimś pulku, podczas gdy... Finanse dostaje Alison, od razu mówię. Ja się zastanawiam, czy to dostałby Tarnum jakimś cudem, ale nie. Finanse dają ile? 750 albo 500 golda, a bezdenna sakwa ponad 1000. Dobra, jedziemy. Odzyskawszy wzrok dzięki amuletowi magicznej wizji, książę Dieselisk zboczył ze swej drogi, by pomóc królowej Alison uratować duszę jej ojca. Użyczył nawet swych oddziałów, by przyspieszyć jej działania i zaoferował życie Jorma w podzięce za jej prezent. Przyjęła ten podarunek mimo ostrzeżeń Tarnuma. Przecież Tarnum do tego dążył cały czas. Poza tym pamiętacie, jak mówiłem chyba tam trzy misje temu, o ulubionych filmikach wstępnych, no to jest jeden z moich ulubionych właśnie. Strasznie lubię ten z diabłem. Budowa zamku to długotrwały proces, a dusza Gryffindora już dosyć się nacierpiała, więc Dieselisk udostępnił Alison jedno ze swoich miast typu Inferno, abyśmy mogli szybciej znaleźć Jorma. Miałem pewne obawy co do dalszych układów z tym demonem, szczególnie teraz, gdy zamierzamy wspólnie z nim walczyć. Ale królowa Alison jest zadowolona z układu. Odkąd do nas dołączyła, przekazałem jej większość obowiązków. Wciąż mam na nią oko, ale chcę, by żołnierze wiedzieli, że to ona prowadzi ich do walki. Dużo już czasu upłynęło od kiedy ktokolwiek z nas widział światło dzienne i potrzebuję każdego wsparcia, morale. Ja bym powiedział moralnego, ale co ja tam wiem. Nie jestem polonistą. I tak, gramy Inferno. Okej. Okay. W Inferno, nie pamiętam jaka była specjalnie taktyka, raszowało się chyba Jezioro Ognia, czyli Świątynia Zła i Wrota Piekieł. Inferno ma wiele wad, wiele też zalet, ale jeżeli chodzi o zalety, to ludzie strasznie lubią ifryty. Jako, że mają daleki zasięg i mocno biją. Drugą zaletą jest to, że one są odporne na magię ognia. Okej, nie, tego nie chcemy. I teraz tak. Kolejny powód, dla którego bardzo chciałem zdobyć. Magiczny portal. Na tej mapie po raz pierwszy będziemy mieli logicznego sojusznika, nawet dwóch. No bo wiecie, Dieselisk nam pomaga. I wiecie, co lubię robić w takiej sytuacji? Zobaczcie. Tandent. Nie, jeszcze się nie tepniemy. Zaraz się tepniemy do Candent, tylko że mam inny pomysł. Musimy zdobyć ten artefakt. Jest to ostatnia część do naszego reliktu, czy jak tokolwiek się nazywa. Oj, znowu nie wyłączyłem szybkości konia. Arcydiabły są bardzo dobre, tylko niestety ich umiejętność nie jest brana pod uwagę poprawnie, bo one w teorii powinny zmniejszać szczęście. Szczęście czy morale? U przeciwnika. Jeżeli szczęście, to niestety negatywne szczęście nie działa w tej grze. Kurde, zapomniałem znowu. Banda rozbójników przeszukuje ciało martwego rycerza. Zauważ... Okej, to jest chyba normalne. Okej, widzisz, w porządku. Tarnum! Mam coś dla ciebie. Jesteś Alison, nie Tarnum. Oddajmy w ogóle jej wszystko. Wyśmienicie. On jest naszym ogryskiem, ona jest naszym ogryskiem, a naszą główną armią, którą nie będzie Tarnum, będzie Cuthbert. Alison, proszę cię. Weź duch opresji. Znowu ten artefakt. Witaj, Małszynie. Okej. Oddaj to Tarnumowi. Ale najbardziej zależy nam na tym artefakcie. Masz wszystkie wymagane artefakty, by złożyć miecz anielskiego sojuszu. Chcesz kontynuować? Oczywiście, że tak. Boom! Statystyki na 50, prawie że 40, 50. Oraz na początku każdej bitwy rzucany jest czar psalm mocy. Rzucany jest w tym momencie, w którym rozpoczynamy turę dół. Trzeba o tym pamiętać. Rozpoczynamy ruch swój. Czyli nie od razu na początku bitwy, tylko na początku naszej tury. Okej. Okay. Co ja robię? Tytuł? W sumie nie. Chcę mieć 10 wybranych pikinierów. To będą nasi zbrojmistrzowie.
Okej, okay, a Cuthbert może kosić. A, w sumie mogliśmy już z tym nie walczyć. Tak nie zrobiłem? Tarce do... What? Whatever. Okej, okay, także Alison będzie zbierać surowce. Okej, okay, tu musimy zaraz pójść. Cuthbert zajmie się tym, jak Tardum się przeteleportuje do miasta tego. Jest konkretny powód, dla którego chcemy się dostać do Candent. Dzień dobry. Ja po twoje złoto. I po twój kamień. I po więcej twojego złota. Czy wy to widzicie? Kradniemy komputerowi kopalnię złota. Drugi komputer z tego co wiem nie ma tej kopalni. Więc tym przejmować nie musimy. Okej, ruszaj dalej, Alison, zbieraj to wszystko. Będzie naszą popierdółką kompletną. Niestety ona na niskim poziomie tutaj startuje, więc nie ma za specjalnie co jej używać. I tu jest nasz jedyny przeciwnik na mapie bodajże, w tym rogu. Nie, nie, nie przejmuj się, my to po prostu pożyczymy. Ech. Dziwię się, że on kopalni tu chyba kamienia nie ma. O, tu jest jeszcze jedna kopalnia złota. O, to już nie weźmiemy. Tylko jedno możemy ukraść. Kraina pełna wyziewów siarki jest kiepskim miejscem na jakąkolwiek ceremonię, ale na oczach wszystkich pasowałem dziś uroczyście królową Alison na rycerza. Była zaskoczona, gdy poprosiłem, by ugięła kolano i przysięgła wierność Erafii. Łzy napłynęły jej do oczu. Gdy wstała, dałem jej swój miecz i powiedziałem: pomocy na ostrze, moja królowo, służyło mi dobrze przez lata, których nie zliczę. Bardzo ci dziękuję, rycerzu Tarni. Odwróciłem ją ku tłumowi i krzyknąłem: na cześć nowego rycerza, królowej Alison Griffonheart! Zasłużyła na swój tytuł i na miecz. No i pasowaliśmy ją. Pytanie, gdzie jest Mensor? Gdzieś się teraz spodziewa nasz człowiek, który początkowo nas nie lubił, a teraz znosi nas. O wow, seriously? Też nie lubię, kiedy wróg to robi. Rozkłada strasznie swoje oddziały. I tak padniecie strasznie. O, padł. O, o, przetrwał, what? Okej. Okay. Jestem szczerze zdziwiony, przyznam. Dobra, się tego strzelmy. Resztę rozwalimy strzelcami i pikinierami, ale po jednym. Ojej, trochę to potrwa. Au, au, au. No kurczę. Jednak doszedł. Okej, ale szczerze mówiąc, dziwię się, że autorzy tej gry postanowili dać takie strasznie kiepskie jednostki do straży. O, o, wow! Do straży kopalni złota. Do straży komputera jednak troszkę silniejszy już postawił. Uuu, boj! Nie no, urocze, bardzo mi się to podoba. Bardzo mi się to podoba. Help! Dobrze, ustawiajcie się tak pięknie, to mi się podoba. Okej, okay, ile macie szybkości pod powinieniem? 3, żałośnie mało. Pięknie, że was nawet zrobią. No gdyby nie ogryskowie, którzy... O Jezus. Okej, będziemy pojedynczych zabijać. Ta przeklęta ziemia to jest najgorsza rzecz w tej kampanii, jest Portugal. Hop! Oni dochodzą! Powoli, ale dochodzą. Weź czego przyspieszenie, uciekamy. I chyba trzeba... Nie, trzeba będzie tego zrobić. Mam dostatecznie dużo piorunów. Jednak doszedł. Okej, okay, purpurowy namiot klucznika. Musimy zrobić purpurowy i chyba czerwony. O ile mnie pamięć nie myli. Okej, okay. Czy to wszystko zdobyliśmy? No, ukradliśmy mu. Trzeba. Moglibyśmy się tu tepnąć, ale chyba nie ma takiej potrzeby. Możemy wracać do naszego miasta tak naprawdę. Jezioro Ognia, jeszcze wrota piekieł. Okej, okay, moglibyśmy Tarnumowi dać armię piekielną w sumie. Po namyśle. Jak się nazywa nasze miasto? Halloween? Halloween. Jest ostatnie na liście. Bullshit. No ale cóż. Okej. Okay. Armia piekielna, kto jest najszybszy? Diabliki. Weźmiemy demony. Alright. I z tymi demonami... pójdziemy na ifryty, let's go! We can do this! It's easy! Wysokie miętości, tak, 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 tak. Wiem jak to działa. Zaraz zobaczycie jakie statystyki będzie miał ten demon zaraz. Po psalmie. Wiecie, 58 ataku, 59 obrony, 9 szybkości.
Cool. Szczerze mówiąc, to jest moment, w którym to się zmienia w totalnego top keka dla mnie. A podejdźmy bliżej. I tak nas nie zabiją, nie ma mowy. Spójrzcie na to. Cztery demony zabijają mi Fryta. Jesteśmy na takim poziomie. Okej, dokąd prowadziło to? Bo szczerze mówiąc, nie pamiętam. O! Well, that's helpful. Drużyna arcydiabłów. Czy damy im radę? Nie jestem pewien, zobaczymy. Za sakwę złota, powiem ci, co jest za bramą. Wszystkie informacje kiedyś się przydają, więc płacisz sumę, której zażądał mały człowieczek. Tam jest przeogromny skarb. Walka z demonami, którego pilnują, może okazać się warta wysiłku, jeśli tylko masz dość żołnierzy. Chyba wiemy, jaki to jest rodzaj skarbu i chyba się nam nie opłaca, ale i tak tam pójdziemy. Chyba damy im radę. Dużo słów chyba. Uboj! Tak. Najszybciej byłoby rzucić Armageddon, tylko wtedy chyba byśmy nie wygrali. Więc się może powstrzymam przed tym. Zrobimy tak po prostu. Albo w teorii moglibyśmy po prostu postawić ścianę ognia i wtedy... O Boże, spieprzyłem. I'm so sorry. A nie. Nie, jest cool. Dwa, cztery... Wiesz co, chcę coś przetestować. Proszę, idźcie sobie stąd. Hek! Nie! Chciałem po prostu zobaczyć, jak wchodzą bogi jeden za drugim, tak bleh, bleh. Ale nawet tego mi gra nie chciała dać. Okej, jeszcze raz, tylko tym razem bez faila. Zrobimy slowa przede wszystkim, bo mamy chyba już zaawansowane. Yep. I wtedy zaczniemy ich zabijać. Jednego po drugim. Ale spójrzcie, jak powerangerowsko kurczę się ustawiają. To za playerzy. Chwila, czy my możemy czterech zgarnąć? Możemy. Jotwór. Kiedyś dojdziecie. Co wybram? Podobnie jak w Heroes 5 i w Heroes 4, z tego co słyszałem, dobry bohater jest jak jednoosobowa armia. W piątce jeszcze bardziej. W piątce naprawdę bardzo łatwo jest zrobić bohatera, który po prostu muci wszystko. Well, hello there. Myślałem, że będą artefakty, ale są surowce. Z największą chęcią to weźmiemy. Kontynuujmy. Tak, komputery się świetnie bawią. Nie ma chyba za bardzo sensu na razie do nich iść. Jeżeli dobrze pamiętam, ich teren jest nam niepotrzebny przez najbliższy czas. Jest chyba tylko czerwony klucznik w podziemiach. Podziemnych podziemniach, biorąc pod uwagę, gdzie jesteśmy. A, weź diabliki. Nie zaszkodzi. I tutaj jest czerwony klucznik. I ten teleport prowadzi chyba do Jorma, którego musimy stłuc. O! A prawo to uczaj! Nie zdążyłem zapisać. Dobrze, dobrze. Wyśmienicie. Nie, to już gorzej. Czy ten arcydiabeł nic nie zrobił? I mean... Ojej! Siedem obrażeń, to jest nic. Do you even? Do you fucking even? A nie wolisz może... Clash of Dragons, czy jak się nazywał ten dodatek? Nie dodatek, tylko kolejna kampania, Szarża Smoków. I w Arcydiabłach. I teraz będziemy mieli... Rogate demony. To było bardzo potrzebne. Okej, to tu już zrobiliśmy twoje. Teraz spróbujemy tą armię stłuc. Good luck with that. Rozłożymy wreszcie armię na 4 demony. Okej, tu wszystko. Nadal mam ból dupy po to, że nikt nie ma logistyki u nas. Nikt. Co to ma być? Pójdzie. Nie pamiętam, gdzie jest do końca czerwony klucznik. I jezioro ognia. My mamy 25 tysięcy golda już? Tak. Okej, a diabły czego potrzebują? Przedsionek piekieł. Czyli jeszcze diabły będziemy mieli w tej turze. Nawet arcydiabły, jak się na tym zastanowić. Nie musimy niczego ulepszyć, skoro mamy domy... Forty na wzgórzu tak blisko zamku. Okej. Magogi, sure. Zbieranie wszystko, co tutaj jest. Nie mam powodu, żeby tego nie robić. Oprócz braku punktów ruchu, jak jest. Jezu, ile tu sugarów, o co chodzi? O! Niektóre nawet do nas dołączają, to jest dopiero przyjemne. Dołączaj.
Nie dołączają. Alright, a ty? O, tu jest złoto, nie założyłem go. Sneaky bastard. Alright. I teraz walka, która może być bardzo nieprzyjemna i może się taka stać bardzo szybko. Oboj. Oboj. Zobaczmy. Jakie mamy szanse? 6 szybkości. Mogą nas zabić zanim cokolwiek zrobimy tak naprawdę. O mój Boże, przetrwał atak Archanioła. What? Is this a real life even? I mean... Nara! Okej, my się bronimy. Dalej. My nie boimy się, to najważniejsze. Bez paniki. Archanioł leży, ja pierniczę, o co chodzi? Niga! Do you even try? O mój Boże, ty... Panie i panowie Tarnum! Mam bez bohatera jednostki, co są bardzo słabe. Bohater naprawdę tworzy armię w późniejszych stadiach gry. Chociaż armia w tych wcześniejszych fazach gry ma duże znaczenie też. Chwila! Dlaczego ja nie poszedłem do tego pałacu na samym starcie? To by pomogło strasznie. A wal. Przeciony piekieł. Nie pamiętam ile kosztuje ten pałac, tak swoją drogą. 20 rtęci. My mamy wpytę surowców. Nie ma się czego martwić. Wszystko leży na ziemi, można zbierać. Tak naprawdę to jest... Ta misja to jest po prostu mokry sen dla power gamerów, powiedziałbym. Grupa diablików opuściła naszych wrogów, by dołączyć do mojej armii. Albo dowiedzieli się, że wspiera nas książę Dieselisk, albo zostali przekabaceni przez dowódcę, który nie jest jakimś okrutnym demonem. Nie zrobili tego jednak z dobroci serca. Musimy im zapłacić. Miejmy nadzieję, że zdarzy się więcej takich przypadków. 30 diablików. Jej! Toż to... Ogromna armia! Okej, co my tu mamy? Ojeju! To jest nasz cel, Jorm. Osoba, która porwała duszę Rayona Gryffonharta. I ma dostęp do arcydiabłów. No nieźle. Najlepszy bohater. Panie i panowie, zgadzacie się z tym stwierdzeniem? Cuthbert, prawdziwy ten bohater tej historii. A dorwijmy od razu komputera. Co się będziemy pieścić? Dzień dobry. Przyszedłem tutaj porozmawiać. Niezbyt może miło, ale porozmawiać. Nawet piorunami nie wali w nas. Ojej. Tak, tyle w temacie. Rozbawi mnie fakt, że bonus do... Od psalmu dostaje też balista. Widać to na animacji. Ej, proszę nie nazywać go brzydalem. On po prostu jest specjalnej troski. I mamy już wszystko. Nie licząc, kogo tam brakuje. Ogarów. Ogary wydają się strasznie zbędne w tej armii. Są dosyć dobrą jednostką, tylko że ich problemem polega na tym, że mogą uszkodzeń strasznie mało zrobić. Spójrzcie na to. 2 uszkodzenia na 7. To jest strasznie szerokie. Tego nam jeszcze brakuje. A, demonów. Tam nie wziął. Okej. Okay. W sumie... Niech to zostanie. Tym co mamy, możemy spokojnie tak latać. Okej. Okay. Da nam to od razu trochę punktów ruchu też. A tutaj klirujemy resztę. Te diabliki za 1100. A szur. Nie opłaca nam się to, ale przynajmniej coś z naszej armii, co nie? Okej. Okay. Więcej wydatków. Szur. Dyplomacja. Przepraszam, od kiedy Tarnum jest dzieckiem specjalnej troski? Czy mnie coś się minęło? A, tu jest czerwony namiocik. Co będzie tam tepnąć za niedługo w tym wypadku? Jak rozwalimy playera tutaj? A weźmy to przy okazji. Nie będziemy się pieścić. Halo? 27 obrażeń. Czy ty nas zaatakowałeś? Nie poczułem tego. O mój Boże. Purpurowy został pokonany. Wiwaty proszę. Bractwo ognia, nie mamy. A mi... Wow, komputer nawet piekielnego pałacu nie mógł tu wbudować? Gdzie to ma być wyzwanie w tym, się zastanawiam. Dajcie mi wyzwanie. Alright, a czy Tarnum może się tepnąć jeszcze w tej turze tutaj do Ashcomb? Potrzebne jest trochę punktów ruchu, nie wszystko, żeby się tepnąć. I tak, możemy.
Okej. Okay. Ruszamy dalej. To niech się zielony usunie stąd z łaski swojej. Okej, okay, tu zostało jeszcze to. Albo nie, ten pójdziemy. Ponieważ Alison sobie nie poradzi z przedsionkiem piekieł prawdopodobnie. Nie ma miliarda czarów, żeby się wspomóc. Za to... W sumie oddajmy jej to. To trochę głupio, że zaczynamy z tymi jednostkami Rafi, biorąc pod uwagę, że mamy tylko zamki Inferno. Takie jak what's the point? Będziemy mieli tylko popierdółki? No i takie wykorzystaliśmy mu wszystko jakoś. Rogate demony chcą przyłączyć się do twojej armii. Wiecie co? Nie powiem, nie! Dzień dobry, diabły. Idą mi... O, przetrwali. A pionicze. No tak. Ani jednego. Do przewidzenia. Aj, miałem zobaczyć, czy one odejmują szczęście. Tak. Czyli ich pasywka jest useless, chyba żeby negować dodatkowe szczęście. Wiecie, umiejętność wrogiego bohatera. O, złoty tu jest, nie zauważyłem. Czy tylko ja mam problem, żeby zobaczyć te surowce? Ile, a gdzie Ultra Sion? Też podziwne, jeżeli dobrze kojarzę. O, na górze po lewej przykład było widać to, co myślałem, gdzie się tapniemy. Artefakty, tutaj. No ale nie. Okej, okay, tak, kontynuuj tutaj ścieżkę. A, możemy level upnąć przy okazji. Cool beans. Za co zrobimy? A tutaj... Ej, gdzie zbieramy dalej? A nie, to tu był teleport do Jorma. Wydaje mi się. Zaraz się ewentualnie przekonamy. Okej, okay, Alison... I don't know. I zbierać siarę. O, nie możesz. To ona zbierze po prostu z tych miejsc rzeczy. A Cuthbert tu wyczyści. Jestem... jestem pewien, jak to wszystko rozłożyć. Wszystko tak mówi po prostu dać, on się tepnie. Możliwe. Why not? Damek, poproszę. Ale ja staram się nie zmieniać imion rycerzy. U, jezioro mnie. Nie mamy pieniędzy. Przynajmniej będziemy mieli populację, I guess. Miejmy nadzieję, że komputer nas nie zablokuje, chamsko. Dokąd prowadzi ten teleport? Może pod purpurowego gracza, którego rozwaliliśmy. 2000 sztuk złota za level up, sure. Może to się nie opłaca, ale co mi tam? Okej, okay. Easy. Easy klatka. Ciekawe, dlaczego akurat łucznicy strzelają do tego miejsca. Może zaraz fabularnie stanie wyjaśnione. Naprawdę naokoło lecisz? No to dzięki. Wait, i te sprawy. A tak, na przeklętej ziemi nie działają. Ale działają! Oto dowód. Oszukująca gra. Okej. Okay. Nadzy mężczyźni zostali pokonani. Ja dużo rzeczy nie ogarniam. Najwidoczniej. Wszystkie piekielne ogary chcą się do nas dołączać tutaj, zauważyłem. Wszyściuteńki i każdy chce golda. Po co im to? Zjadają to? Nam, 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 nam. Cholery jedne. Okej. Okay. Nie będziemy tego otwierać jeszcze. Jak ona dalej zbiera. A tutaj może raczej już budujemy. I mean, why not? Trzeba w końcu trochę w golda pójść. Litark. Mensor, jeden z niewielu, którzy towarzyszą mi na tym poziomie, próbował określić, gdzie ukrywa się Jorm. Zorientowałem się, że podobnie jak ja, nie ufa Dizeliskowi, ale niewiele możemy na to poradzić. Tu, na dole, nie mamy dostępu do surowców i ludzi, aby wzmocnić swoje siły. A potrzebujemy oddziałów, jeśli mamy zwyciężyć. W sumie to jest... Tu się nazywa pytanie, jakim cudem my cały czas mieliśmy w takim wypadku... Oh, wow. Dostęp do zamków. One były jakoś prastaro wcześniej wybudowane w podziemiach. Trochę to niebezpieczne się wydaje. Jeden uszkodzeń. Ja. Trochę mnie irytuje to. Irytuje, że się tak rozkładają. To jest dobra taktyka tak naprawdę, ale i tak mnie to irytuje. Bo po prostu przedłuża proces. Okej. Okay. Ciebie też usuńmy. Fuj. To było głośne. O!
Dobrze, dobrze, i tak nie zabijesz. Zobaczmy. Poszedł na balistę. Na wroga, który najwięcej obrażeń robi, co nie? Okej. I teraz moglibyśmy pójść tu, albo moglibyśmy pójść do Dieseliska. Co wy na to? Kończymy rozdział? Misję, nie rozdział. A, chodźmy tu przy okazji. Jeszcze jednego diabła. Okej. Teraz pytanie od... Skąd my to... A, dołączyli się. Nie ogarniam, co się dzieje w mojej grze. Halo? Okej, a ty... Weź ogary. Kurczę! Miałem nic nie zbierać teraz. Zapomniałem się. Tu. Ty zostań tu. A nie miałem nic kupować, ponieważ chcę Kapitol zakupić. Jezus, skąd my mamy tyle surowców? Z ziemi? Jezus. Proszę bardzo, Kapitol. Easy. I kuźnia. Chwila, tu nie ma tawerny? Nie ma tawerny, dlatego domu Rady Miasta nawet nie ma. Jezus. No okej. Tomek, masakrator się cały czas naśmiewa, że Mensor umrze, ponieważ został wyszczególniony w fabule. A wcześniej każdy, kto był wyszczególniony, umarł, bez wyjątku. Taki spoiler. Okej, Alisa, oddaj mu oddziały. I szczerze mówiąc, nie wiem, iść tu zbierać. Zapomniałem kompletnie, że tu jest tak jakby druga połowa planszy. Ale right. Ty potrzebujesz tylko to. Chociaż ifryta można by mi dać. A ziomek da mu ifryta jednego. Będzie sobie z nim biegał i to mu raczej wystarczy. Alright. Poklik tu. I idziesz zdobywać rzeczy. A twoją rolą, Milosz, będzie kupienie psiarni, dom rady miasta, czekaj, tawerna najpierw. I wykupujemy diamenty. Staramy się w każdym razie. Jeszcze jeden będzie potrzebny. Kurczę. Nie, tak się nie bawimy. Tak się na diabła. Ponieważ mam tu pewien plan. Prosty, ale mam. Jak szczęść to. Okej, daj diabła. 6 diabłów, o co chodzi? I tepuje mi się tutaj, tak tutaj. Zbierz surowce, jako że nie możemy i tak jeszcze zdobyć arcydiamów, bo są kosztowni w 3 dupy. Naprawdę jestem ciekaw, gdzie prowadzi ten teleport. To tak swoją drogą jest Jorn, gdyby ktoś się zastanawiał. Ten teleport może prowadzić do... A, tutaj! Okej, to nie ma sensu. Tepujemy się do naszego miasta. Halwind. Halwind. Chwila, odwiedziliśmy nawet, tak? Nie rozwaliłem tylko tam strażników, prawda? Okej, odwiedzone. Już raz tak zrobiłem, pamiętam, ale mnie szlak trafił. Takie strasznie, powiedziałbym, imię fantazyjne, typowe. Okej, jeszcze ifryty weźmy w sumie. Może nie w tej turze, aparentnie. Ifryty i diabł będą wystarczyć. Co nas to obchodzi? Jezus. Pyk. Pyk. Dawać mi to. Aj. Jeszcze 200. Alright. I to też pójdzie do ulepszenia. Tego nie potrzebujemy. I z ifritami i diabłami kończymy to. Dzień dobry. Kończymy turę. Mieliś zrobić 2 tury po prostu. A ty... Zwiedzaj! Cóż ci zostało innego do roboty? O, wow. A, no tak. A, no tak! Nie żyje. Już po mnie. Zobacz, Milo nie obrażę. Za mało obrażeń robił. Fajna animacja obrony. Unosi ręce, strzały po prostu... przepraszam, bełty się wbijają mu. Będzie jak Kaku, samuraja Jacka. Pochłaniał je. O kurczę, zrobiłem blok. O, jeden za dużo. Maszuję po prostu przycisk obrony. Postanowiłem, że po prostu będę torem i wszystkich porozstrzelam piorunami. Albo Zeusem, nie torem. Okej, okay. Alison... Też iść tutaj, to będziesz zbierać za nim. Mamy tu 2 obozy, że tak powiem.
osób. 10 800? Chyba cię głowa boli. Chryste, panie, ja się chciałem te ulepszyć. Masz, ty ścierco cholerny. Iż? Masakra. Evil, przynajmniej oni są w miarę tani. Okej, weź to od niego. 4. Mamy więcej diabłów niż ifrytów, o co chodzi? Nie ogarniesz? Okej, odliczamy do naszego zwycięstwa. What the hell, guys? Rozwal. Tych pewnie będą chcieli atakować, tak, standardowo. Wszyscy chcą się tu dzisiaj z Kalfberdem, ma taką ładną twarz. Ifrit sobie z wami poradzi, więc musimy jeszcze tego dwóch spłuc. Guys, proszę, nie spomnijcie w ten sposób. Trochę tempe to jest, mimo wszystko. Alright. Happy New Year. O, przetrwał. Okej. Okay. 665 golda. No, szkoda. Okej, to bardzo chcemy zdobyć, żeby mieć armię. Okej. Więcej golda. Alison, niech pójdzie tędy. No tutaj. O! Całka złota odświeżyłaby mi pamięć, szlachetny panie. W końcu trudno myśleć, gdy człowiek nie ma pieniędzy na jedzenie. Wzdychasz i dajesz małą sakiewkę. Teraz mój umysł jest jaśniejszy. Znajdziesz Jorma za tamtą bramą. To jedyna droga do niego. Ej, za tą bramą? Coś mi tu nie pasuje. Coś mi tu śmierci śmierdzi przekrętem. Śmierci. Badam jak zamiast śmierciożercy, czy tam śmieciożercy w Harrym Potterze. To brzmi świetnie. A tu mamy to. Nie musimy się niczym martwić. Nardzisko i klatki co najwyżej. Rozbudowa do końca. Jadim. Tak, 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 próbujemy przejść. Well, hello there, beautiful. Przyszliśmy cię odwiedzić. Okej, okay, w sumie zakończmy na tym. Ja wiem, że tu mam jeszcze pełno rzeczy do zwiedzenia, ale what's the point? Stój i zapisz grę. Tego się może upewni... Tak, ten mógł przejść tylko czarną i tu będzie... Okej. Okay. Swoją drogą strasznie lubię to podłoże, które tu się znajduje. Ogniste. Okej, okay, jedziemy. A, muszę tego wyłączyć, podglądanie tego dziada. In Before tu też będą 3 miesiące tekstu. Ponieważ autorzy założyli, że ludzie będą tak długo przechodzić tą misję. Bjorn jeszcze się nie pojawił. Jednak jego słudzy napadają na nas przy każdej nadarzającej się okazji. Jak do tej pory, byliśmy jednak w stanie poradzić sobie z ich wszystkimi podstępami. Więc skąd to niepokojące ściskanie w dołku? Aha! Komputer doszedł do teleportu. Już po nas. Ostatniego wieczoru jadłem kolację z królową Alison. Rozmawialiśmy o jej doświadczeniach i sposobie dowodzenia armią. Niełatwo kontrolować te demony, a jednak spisujesz się świetnie. Sądzę, że naprawdę już mnie nie potrzebujesz. O kurczę, to... Tarnon mówił. Ojej! Nic podobnego, odparła. Jesteś moim zaufanym doradcą, rycerzu Tarnon. Czuję jakiś związek z tobą, zawsze czułam. Nie prośbym to wyjaśniła. Wiem, że to brzmi jak szaleństwo. No tak, to tak jakbyś był bratem, którego nigdy nie miałam, lub coś w tym rodzaju. Well, nie do końca bratem! Tak, wiem co masz na myśli. Gdy już stąd odejdziemy i wrócimy do Erafii, mam zamiar uczynić cię mym osobistym obrońcą, rycerzu Tarnum. Chcesz, byś zawsze był u mego boku. Obiecaj, że zostaniesz. Spojrzałem na swą siostrzenicę i powstrzymałem emocje. A potem obiecałem, choć wiedziałem, że nie będę mógł dotrzymać słowa. Dlaczego nie możesz dotrzymać słowa? To zacząłby być podejrzane, gdyby... Tarnum nie starzał się kompletnie w obecności Alison i ludzie by zaczęli podejrzewać, więc nie może za specjalnie. Mensur znalazł Jorma. Najpierw musimy odwiedzić fioletowy namiot klucznika. Zrobione! Znajdując się na przeklętej ziemi. Potem musimy znaleźć czerwony namiot klucznika. Zrobione! Ukryty za fioletową bramą graniczną. Port Jorma znajduje się w północno-wschodnim krańcu, za czerwoną bramą graniczną. Tam będziemy musieli
zwyciężyć Ciorma i uwolnić duszę Rayona Gryffindorharta. Cool beans! O mój Boże, chwila! Gdzie one? Stań w tym i go zatkaj. Niech przestanie się bawić teleportem, dzieciaki. Tragedia z tymi komputerami. W ręce zwiadowców wpadły kolejne informacje na temat Ciorma. Jeden ze szpiegów Mensora znalazł zabraną następną wieżę strażniczą, ale mogę przejść przez nią tylko ja. Dziwne. Nie wiem czemu, nie chcą przepuścić nikogo innego, ale właściwie odpowiada mi to. Dzięki temu będę miał wymówkę, by zostawić królową Alison w bezpiecznym miejscu. Wiecie co? Odkryłem jedną rzecz. Trochę amatorskie są te mapy akurat w tej kampanii, ponieważ w dużej mierze opierałem się na tym, że tędy nie pójdziesz, postawię bramę. Albo tego wroga nie możesz pokonać, będzie nieskończenie cię tłuku, bo postawiłem 20 budynków rekrutacji obok jego zamku i teleport jednostronny. Wygląda na to, że Dieselisk naprawdę próbuje nam pomóc. Wcale mi się to nie podoba. Królowa Alison wciąż upiera się, że to z wdzięczności, ale ja nie przyjmuję tego wyjaśnienia. Jednak oddziały i surowce, które nam przesłał, będą bardzo użyteczne w walce z Jormem. Na razie nie afiszuję się ze swoimi wątpliwościami, ale poprosiłem Mensora, by prowadził dyskretne śledztwo. 20 tysięcy i uła! To trzeba być naprawdę okropnym w grze, żeby nie przejść tej misji. Mieć problemy z nią? Królowa Alison zdobyła lojalność demonów pochodzących z Inferna, jak to brzmi? Może przez sposób, w jaki do nich podchodzi. Nie torturuje ich, ani nie zmusza do wielogodzinnej pracy bez wypoczynku. Traktuje ich jak ludzi. Ja wciąż nie wierzę tym podstępnym bestiom, ale jak dotąd były pożyteczne. Zastanawiam się tylko, co stałoby się, gdyby nasza nowa armia musiała wybierać między Alison a Dieseliskiem. Za kogo zdecydują się walczyć? No to bratanie się z demonami jest bardzo ryzykowne. Jeżeli całą armię bazujemy na kimś tak mało wiarygodnym, to możemy mieć w przyszłości kłopoty. Mensor nie wraca i zaczynam się o niego martwić. Mimo, że jest wyśmienitym szpiegiem, tu w podziemiu działa na wrogim terenie. Wróg jest wszędzie. Jeśli Mensor wpadł w kłopoty, mam nadzieję, że znalazł kryjówkę do czasu, gdy będzie mógł wezwać pomoc. Masakratorze! Twoja przepowiednia, może nie? Czy to wszystko? Tak, już 2 tygodnie minęły i nadal. Mensor rzeczywiście zniknął na długo, co? No dobra, nie ma. No to... Halo, puk puk? Tędy tylko tarną. Dobrze. Już idzie. A tak w ramach bonusu przejdźmy jeszcze tu. Tutaj tu nic nie ma. Super. Żeby trochę mapę odkryć, chcę wam pokazać. O. I szczerze mówiąc, to jest kompletne gówno, nic, ale... Co się robi? Jakoś... Wygląda dla mnie bardzo dobrze tutaj. Tak powinno być, tak myślę, po prostu. Macie świątynię zła i wszędzie ogień piekielny wokół tego. Strasznie to estetycznie dobrze wygląda, według mnie. Lubię, kiedy robią takie rzeczy. A tutaj, mogę coś pokazać? Wymaginowany właśnie się skończyły. GZ. Zwiększmy tu wszystko. Knock knock. Mamy tutaj do pogadania Jorm. A propos tej duszy, co ukradłeś, nie pasuje nam to, że to zrobiłeś. Au. Jeżeli dobrze pamiętam, on ma śmieszny artef. Nie, myślałem o innej misji. Jeden z bossów ma bardzo fajny artefakt, który też możemy zdobyć w pewnym momencie. Okej, nie pieścimy się. Naprzód. Ciach. O, this is beautiful. Przetrwał. Tak, to ci pomoże. Jeden punkt uszkodzeń. Ej, co on za... Tak można? Widzieliście dobre wykorzystanie ofiary. Zapomniałem, że można tak robić. O, to jest świetna taktyka. Punkt shit. Przyzywasz demony za pomocą czartów, po czym ofiarujesz to w zamian za diabły. This is good shit, actually. I puf. Jorm pokonany. Gratulacje, udało ci się pokonać Jorm. Pokonać Jorm, odnosi zwycięstwo. Ale co z Mensorem? Cóż, dowiemy się w następnej części przygód Tarnuma, gdzie wykonamy ostatnią misję. Nie ufaj demonom. No ale teraz, bye.